gospodarzy. Moi drodzy, teraz przejdziemy do części takiej sportowej i proszę o zabranie głosu pana dyrektora Mosir, a ja serdecznie zapraszam państwa do zostania z nami do końca. Szanowni państwo, to czas na sport. Drodzy piłkarze, gotowi? Gotowi. Będziemy mieli okazję obejrzeć króciutki trening pokazowy obecnych klas sportowych o profilu piłka nożna. Od 4 lat taki program jest realizowany w Zespole Szkół Miejskich nr 1. Serdecznie pozdrawiam dyrektora Ciechańskiego. Pierwszym rocznikiem, który wystartował w programie klas sportowych piłka nożna, był rocznik 1999. W tej chwili chłopcy z tego rocznika kontynuują naukę w klasie o rozszerzonym zakresie z wychowania fizycznego w gimnazjum powiatowym, w gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. Natomiast 3 pozostałe roczniki uczą się i trenują, tak jak powiedziałem, w Zespole Szkół Miejskich nr 1. Są to chłopcy urodzeni w roczniku 2000, 2001 i 2002. Trenerami klas sportowych są pan Robert Stelmach. Proszę nam pokazać się, panie Robercie, witam serdecznie. Pan Alan Grabek, panie Alanie. Pan Osica, przepraszam, jest pan Osica tutaj, witam serdecznie. I jest jeszcze pan Robert Gojski. Panie Robercie. Witam państwa bardzo serdecznie. Mamy 3 strefy wydzielone. Po mojej lewej trener Osica, rocznik 2001. Elementy z piłką, Ballmaster. Środkowa strefa, rocznik 99-2000. Trener Grabek i trener Kozyra. Elementy uderzenia w bramkę z limitowaną presją. Trzecia strefa, rocznik 2002. Trener Gujski. Zawodnicy teraz wykonują prowadzenie. Doskonalą z wody, po przyjęciu przychodzą do prowadzenia. Wszystkie te elementy, które odbywają się równocześnie, staramy się wprowadzać na treningach u starszych, u młodszych, w wszystkich rocznikach. Obecnie rocznik trenera
Waldko Osicy 2001 będzie grał o awans do Ligi Mazowieckiej, czyli to jest runda wiosenna. Rocznik 99 i 2000. Reprezentujemy Mińsk w rozgrywkach najwyższych na Mazowszu. To jest poziom Ekstraligi i Ligi Mazowieckiej. Mamy dwie drużyny zgłoszonych do rocznika 99. Jesteśmy po pierwszych meczach. Rocznik 99 w pierwszej kolejce w Ekstralidze przegrał 2-1. W drugiej kolejce wczoraj graliśmy mecz piastecznie, wygraliśmy 2-0. To jest dobry początek. Rocznik 2002 też gra w Ekstralidzie, czyli najwyższym poziomie rozgrywkowym na Mazowszu. Pozostałe roczniki młodsze skupione są przy szkołach podstawowych. Szkoła numer 1, szkoła numer 2, numer 5 i numer 6. Czyli we wszystkich szkołach podstawowych mamy adeptów młodych, którzy później realizują swoją pasję w klasach sportowych. Właśnie tutaj są najstarsi zawodnicy z rocznika 99, którzy przeszli tą drogę poprzez szkołę podstawową numer 2. Teraz kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej na Pięknej. Obecnie lewa zaczyna prowadzenie, lewa prowadzi. Tak jak gramy na poziomie Ekstraligi na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W zeszłym roku w gimnazjum numer 1 wygrali Mazowsze, czyli liceliadę piłkarską. Braliśmy udział w turnieju Coca-Cola Cup. Zajęliśmy drugie miejsce w finale ogólnopolskim. Rzutek karnych niestety nie powiodło się, przegraliśmy. I Legnica akurat wyprzedziła. Zapraszam na kawę herbatę, tutaj na szczęście mogę się zadrzeć. Lewa noga prowadzi, zaczynamy równocześnie, w momencie kiedy wykonujemy scissors, jest wyjście na prawą nogę i strzał do bramki, trafiamy do bramki po głowie. To pierwszy będzie później, teraz skupię się na to, żeby trafić bramkę małą. Przyspieszamy po uderzeniu. Uwaga, zaczynamy. Do. Ja poproszę już panią Karolinę Stokowską o przygotowywanie młodzieży do startu sztafety olimpijskiej. Jest sztafeta olimpijska.
oferta olimpijska polega na pokonaniu czterech dystansów. Oczywiście prawa noga prowadzi, lewa uderza, prawa prowadzi, lewa uderza. Pierwszy dystans, który pokonuje pierwszy zawodnik, to 800 metrów, czyli zatem odmawiam na stadionie. Następnie 400, 200, 800 metrów. Wszystkich zawodników i zawodniczki, którzy będą startować w sztafecie olimpijskiej, proszę o przejście na linię startu. Tak jak wspomniałem poprzednio, trybun pod kosie w prawą stronę na przedłużeniu linii końcowej boiska do piłki nożnej. Szanowni Państwo, proszę o niechodzenie już po bieżni, bo widzę, że dziewczęta wystartowały. Jest to pierwszy dystans, czyli 800 metrów dystans. Bardzo męczący, także jeśli mógłbym Państwa zachęcić do dopingowania dziewcząt akurat, bo w tym biegu ścigają się dziewczęta, to na pewno będzie im dużo raźniej i bez problemów pokonają dystans 800 metrów. Gorące, gorące brawa. Ja chciałabym pokrótce przedstawić tutaj dziewczęta, które zmagają się ze sztafetą olimpijską. Skład Gimnazjum Miejskiego nr 1 to Izabela Wiercioch, Zuzanna Banasiewicz, Daria Saganowska i Aleksandra Smuga. Gimnazjum Miejskie nr 2 to Paulina Czekała, Julia Karwowska, Patrycja Jednorowska i Weronika Jackowska. Gimnazjum Miejskie nr 3 to Amelia Śpiewak, Magdalena Kruk, Karolina Jania, Zuzanna Strzelec. Reprezentantki Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej to Weronika Tkaczyk, Julia Zwierz, Joanna Habrowska i Sylwia Stupnicka. Natomiast Salezjańskie Gimnazjum reprezentuje Angelika Kuć, Julia Konowrocka, Olga Nowak i Martyna Litawa. Trzymamy kciuki. Pani Karolinka z ogromnym poczuciem dykcji wymieniła Państwu wszystkie imiona i nazwiska dziewczyn biorących udział w dzisiejszej sztafecie. Moi drodzy, ja tylko dodam, że dzisiaj przygotowaliśmy po raz pierwszy na tym obiekcie meeting lekkoatletyczny, w skład którego wchodził trójbój lekkoatletyczny i sztafeta. I dzisiaj będziemy dekorować te zawody, moi drodzy, także proszę zostać z nami, a to Państwo, nasi szanowni goście, wybierzemy kogoś z Państwa, kto dokona uroczystej dekoracji. Tutaj pan minister strasznie chciał udekorować naszych sportowców, natomiast no nie mógł pozwolić sobie na to, żeby zostać z nami do końca. Dlatego też ta uroczystość dekoracji nastąpi po pierwszej części meczu rugby. W tej chwili, jak Państwo widzą, jeszcze chwilę treningu pokazowego naszych piłkarzy. Jak Państwo widzicie, jesteśmy w stanie zapełnić całe boisko. Mamy tyle dzieciaków, dzieci, młodzieży. Można już powiedzieć, że pięknie wyglądają na tym boisku. Natomiast mam nadzieję, że również nie tylko piłka nożna, ale i lekka atletyka, Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego zagości na co dzień i będziemy Państwu proponować w naszej ofercie najprzyróżniejsze imprezy z tej dziedziny. A teraz możemy obserwować już drugą zmianę. Dziewczęta, które biegną 400 metrów. Pełne okrążenie stadionu. Andrzej. Proszę Państwa, przed nami jeszcze pokaz rugby, tak to powiem. I dwie połowy, około siedmiominutowe meczu pokazowego rugby. Myślę, że jest to coś, co warto naprawdę zobaczyć, jak na tym boisku wygląda rugby. Tym bardziej, że pogoda nam sprzyja coraz bardziej i
wyszło właśnie słońce, będzie nam na pewno dużo milej. Proszę Państwa, przedostatnia zmiana na wirażu. Po przekątnej 200 metrów, trzecia zmiana. I po Państwa lewej stronie stoją już przygotowane zawodniczki do zmiany czwartej, które będą pokonywały prostą 100 metrów, kończąc na linii mety. Ja tymczasem powiem, że przed Państwem ustawiły się nasze mosirowskie drużyny. Serdeczne oklaski dla nich. Przygotowali dzisiaj tutaj dla Państwa pokaz krótki swoich umiejętności, swoich takich treningowych umiejętności, bo oczywiście umiejętności prezentują na boisku i są naprawdę dobrzy. Serdecznie dziękujemy trenerom. I uwaga, ostatnie metry, sprint. No i widzimy duża, około 70-metrowa przewaga pierwszej zawodniczki. Nie są to jeszcze zawodnicy, którzy startują w regularnych zawodach lekkoatletycznych, ale myślę, że z upływem czasu i z upływem coraz bardziej profesjonalnie przygotowanych zajęć na tym stadionie przez trenerów i nauczycieli, tej młodzieży uzdolnionej będziemy mieli szansę obserwować coraz więcej. Ja serdecznie dziękuję klasom sportowym z zakresu piłki nożnej, dziękuję trenerom, a za chwilkę drugi wyścig sztafety olimpijskiej chłopców. Natomiast po drugiej stronie boiska możecie Państwo obserwować elementy stałe, jak wyrzut z autu w rugby. Ja za chwilkę oddam mikrofon specjaliście w tym zakresie, bo powiem szczerze, sam uczę się niuansów tej dyscypliny, a z tego co miałem okazję słyszeć ostatnio na meczu Polska-Belgia, to znakomicie będzie dla nas komentował ten krótki, ale mam nadzieję interesujący dla Państwa mecz. Panowie, którzy startują w sztafecie olimpijskiej, proszeni są o zebranie w miejscu startu. Moi drodzy, szybciutko, nie przedłużajmy. Sztafeta olimpijska chłopców za chwilę. Proszę Państwa, tylko powiem, że tym ekspertem od rugby będzie pan Robert Małolepszy, sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby. Za chwilę przekażemy mu mikrofon. Zanim zaczniemy nasz otwarty pierwszy trening na tym pięknym boisku, pan burmistrz Jakubowski zostanie poproszony do młyna razem z Andrzejem Kuciem, bo być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale Andrzej Kuć był przez wiele lat reprezentantem Polski w rugby i to naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Ten pan, który tam stoi w tym czerwonym dresie z napisem Polska, to jest anonsowany tutaj Andrzej Kopyt, wieloletni trener reprezentacji, także mój trener w AZS-ie AWF Warszawa. A jeśli chodzi o zespół Mazowi, mistrz mazowiecki, to taki pan w czarnej czapeczce granatowej, kurteczce, o teraz tam przewrócony na ziemię przez swoich wychowanków. To jest Leszek Kopczyński, też mogę powiedzieć, że jestem dumny, bo Leszek to mój kolega z drużyny, a dzisiaj on jest trenerem. Dzięki niemu, także dzięki jego staraniom, rugby w Mińsku Mazowieckim został reaktywowany. Ja chciałbym powiedzieć, że ci chłopcy w tych czarno-zielonych koszulkach, oni grają w rugby, czy uczą się tego rugby dopiero od kilku miesięcy, natomiast drużyna, która będzie ich rywalami w tym pokazowym krótkim meczu, a wcześniej pokażemy Państwu kilka form tego, co dzieje się w rugby. To jest już ekipa, no nie powiem, że zawodowa, bo w rugby w Polsce jeszcze o zawodowstwie mówić nie można, ale to są już czołowi polscy rugbyści, to jest zespół Pogonia Venta Siedlce, wicemistrzowie Polski z sezonu 2013-2014. Wtedy zresztą trener Andrzej Kopyt był ich szkoleniowcem wspólnie ze Stanisławem Więciorkiem. Dziękujemy przedstawicielom Pogoni Siedlce, że pojawili się tutaj. Jest zresztą także ich główny sponsor, właściciel firmy Aventa, tutaj z nami. Z tego co słyszałem, dziękujemy za to, że wspiera rugby. Mamy nadzieję, że zacznie wspierać także rugby w Mińsku Mazowieckim, ale w Siedlcach nie może przestać, oczywiście. No i cóż, mamy Sergio Boskę, prezesa Polskiego Związku Rugby. Mamy
burmistrza miasta Mis Mazowiecki i mamy Andrzeja Kucia, prezesa Mazowi Mis Mazowiecki i pierwsze złożenie. Proszę Państwa, proszę na to zwrócić uwagę, tam ci panowie w garniturach poczują za chwilę, co to znaczy stanąć w młynie. Leszek Kopczyński, były zawodnik warszawskiej Iskry, a ZSU AWF-u, ale przede wszystkim Miszczanin, dzisiaj to on jest trenerem tej drużyny, która dopiero zaczyna swoją przygodę z Rukwy. No i widzą Państwo młyn, ale młyn taki okrojony, bo normalnie w formacji młyna stoi 8 zawodników. Jeśli jest to odmiana 15-osobowa, bo my mamy dwie odmiany. Jest ta najbardziej znana, najbardziej popularna. W ostatnią sobotę na stadionie warszawskiej Polonii 6 tysięcy widzów, Polska-Belgia. Gra się po 15, w ostatnią sobotę także w całej Europie, na Wyspach Brytyjskich i we Francji przede wszystkim zakończony Puchar Sześciu Narodów, tam po 80 tysięcy ludzi przychodzi na mecze i to jest ta odmiana 15-osobowa. 8 ciężkich zawodników gra w młynie, kolejnych 7 gra w formacji ataku. Natomiast tutaj w Mińsku na razie, kiedy zaczynamy dopiero przygodę z rugby, preferujemy odmianę 7-osobową. Łatwiej ją. Brawa, proszę Państwa, w tej chwili bardzo proszę, bo tam pan burmistrz spróbował swoich sił. No jak w garniturze dał radę, to jak przebierze się w koszulkę sportową, no to wtedy Leszek Kopczyński ciągle szuka szybkich zawodników na skrzydło, takich, którzy będą wykańczali akcję. I panie burmistrzu, z tego co słyszałem, to pan jest człowiekiem o zadań specjalnych, więc to zadanie specjalne jest bardzo poważne. Mazowia ma poważne. Drodzy Państwo, wystartowała sztafeta olimpijska chłopców. Pierwszy dystans, przypominam, 800 metrów, 400, 200 i kończymy sprintem. A pani Karolinka szybciutko przedstawi tylko składy. Proszę. Gimnazjum Miejskie nr 1 to Michał Bieleński, Jakub Teodorski, Jan Korzuch i Mateusz Grodzicki. Gimnazjum Miejskie nr 2 to Bartosz Makos, Hubert Mućko, Maciej Madziar, Daniel Dąbrowski. Gimnazjum Miejskie nr 3 to Mateusz Gawryluk, Jakub Kretowicz, Karol Ostrowski, Krystian Kijałek. Brawo, brawo. Salezjańskie Gimnazjum to Piotr Paszkowski, Mateusz Źrodowski, Kacper Szelest i Kamil Wańko. Natomiast Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej to Dominik Dźwigała, Karol Górski, Gregor Organisian i Mateusz Trzeciek. Ja chciałem powiedzieć, bo kręci się tutaj właściciel firmy Gardenia, że naprawdę możecie być spokojni o to boisko. On już budował boisko do piłki w mieście, z którego ja pochodzę, podobne miasto do waszego Sochaczew. Niedawno wybudował boisko do rugby piękne w Sopocie. No i mam nadzieję, uciekł minister, bo my też chcemy dostać dofinansowanie na nowy obiekt w Sochaczewie. Ale teraz już skupmy się tylko na rugby. Tam na środku boiska za chwilę będziemy mieli kilka fragmentów różnych gry, a potem już taka gra prawdziwa. Ja będę obserwował to, co dzieje się na boisku i będę Państwu opowiadał, nawet mam tutaj składy obydwu ekip, ale myślę, że najpierw kilka takich fragmentów pokażemy. Leszku, tak? Co pokażemy najpierw? Out, ale czy możemy pokazać, o właśnie, kiedy piłka wyjdzie w out, a tutaj mamy końcówkę, tak, bo walczą nasi lekkoatleci, o! Widzą Państwo, zawodnik z numerem 5 wrzucił piłkę do autu, ale troszkę przerzucił ją, ponieważ normalnie w takim aucie stoi 8 zawodników z jednej strony, 8 z drugiej. Piłka jest rzucona idealnie w środek, a potem trwa walka o piłkę w czasie formacji różnych, które się odbywają. Zaczęliśmy od autu. Widzę, że drużyna Mazowi gra w pełnym składzie 15-osobowym. Pogoń Siedlce przysłała tutaj 8-osobową ekipę, potem będzie mieli normalny mecz siódemkowy. Jeszcze raz Państwu pokażemy, jak to wygląda. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że nasi chłopcy z Mińska dopiero zaczynają swoją karierę, także musimy czasami wybaczyć, że może coś jeszcze nie wyjdzie, ale za chwilę wyjdzie. A my obserwujemy na prostej 400 metrowców. Druga zmiana. Dwa rzędy zawodników, metod siebie, piłkę wrzuca się idealnie w środek i można wynosić tego, który skacze w górę. No i właśnie, tym razem wyszło bardzo dobrze. Teraz to, co Państwo obserwują, to jest tak zwany wachlarz rugbowy. Normalnie to się odbywa oczywiście na pełnej szybkości, dużo dynamiczniejsza jest ta gra, ale my chcemy Państwu pokazać, poza tym nasi koledzy jeszcze się uczą, jeszcze nabywają dopiero tej umiejętności, bo w rugby piłkę podajemy rękoma tylko do tyłu, kopiemy we wszystkich kierunkach. Punkty zdobywa się przez przyłożenie piłki za
linią końcową boiska, czyli równo z bramką. Gdyby były wymalowane linie, to tam by się zaczynało pole punktowe. Jeszcze raz spróbujemy formacji autowej, a potem pokażemy młyn. O, teraz pokażemy Państwu młyn, ale to też będzie taki młyn ograniczony. A Państwo możecie obejrzeć sprint 200 i końcówka 100 metrów. Panie Robercie, na sekundeczkę, gdybyśmy mogli przerwać, bo to dosłownie końcowe metry sztafety olimpijskich chłopców ze szkół gimnazjalnych i doskonała rywalizacja do ostatnich metrów, proszę Państwa. Ja już widzę, że ten kolega w czerwonej koszulce, nie znam jego nazwiska, ale bierzemy go od razu do Mazowi, do sekcji rugby. Ten mały w czerwonym też się nada, bo na pozycji numer 9 trzeba być sprytnym i szybkim, a on jest sprytny i szybki. A to, panie Robercie, taka dyscyplina, gdzie tak naprawdę każdy znajdzie swoje miejsce. Dokładnie tak, bo widzicie właśnie to na boisku do rugby. 8 zawodników z jednej strony, no jeszcze nie do końca dobrze złożonych formacji młyna. Kolega w czarnym też może. Kolega w czarnym też może, bo w rugby naprawdę może grać każdy i mówię to do dzieciaków, do dziewczyn także, które tutaj się znajdują. W całej Polsce jest coraz więcej kobiecych drużyn, najbliżej stąd drużyna w Sochaczewie i 4 drużyny w Warszawie, więc może w Siedlcach powstanie, nie wiem, są działacze z Siedlec, a może w Mazowie. Na razie w Mazowie cieszymy się z tego, że powstała drużyna męska i próbują chłopcy, niektórzy z nich, jak patrzę na nich, pierwszy raz w życiu związać się w młynie. Troszkę to jeszcze nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale pamiętajmy, oni dopiero się uczą, dla niektórych to jest jeden z pierwszych treningów w życiu, jak podejrzewam. Żeby młyn związać, 3 zawodników jest w pierwszej linii młyna, ja może podejdę i pokażę, nikt mi tutaj teraz nie przeskoczy. Poczekajcie, chłopaki, pokażemy, jak to wygląda kibicom. Zobaczcie tutaj, 3 zawodników w pierwszej linii młyna, o, tak się specjalnie wiążą. Następnych 2 przyklęka, wkłada głowy między biodra, oni też jeszcze tego do końca nie wiedzą. Następnych 3 wiąże się biodrami, tutaj do biodra barkami, a ostatni, który ma najczęściej na koszulce numer 8, ten jeszcze też nie wie, głowę do środka, o, teraz jest dobrze. No i teraz 3 komendy poda sędzia i dopiero wtedy się zwiążą. No i teraz jest związanie, poczekaj, o, i wrzuca zawodnik z numerem 9, walka, oni się tutaj pchają, trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, umieć stać, żeby się nie przewrócić, żeby sobie nie zrobić krzywdy w pierwszej linii, bo to jest dość trudna pozycja, dość niebezpieczna, ale zawodnicy, którzy grają w tej pierwszej linii młyna, są do tego szkoleni, przyzwyczajeni, oni na swoich barkach trzymają 800 kg z jednej, 800 kg z drugiej. Każdy z tych facetów już w takiej dobrej drużynie przesiada 200 kg, na klatkę wyciska 150. Jak oni w 8 pchają, to spokojnie ciągają samoloty i pociągi. Tutaj na razie może małego tira by pociągnęli spokojnie, ale jak potrenują, to też pociągną i pociąg. Bo jak patrzę na nich, jak wyglądają, to spokojnie nawet 2 pociągi. Panie Robercie, a czy zawodnicy rugby mają jakieś ochraniacze? Bo jak tak patrzę na tę dyscyplinę, to jak trochę niektórym skóra cierpi. Jak widzicie, nie, ja bym nie chciał tutaj nikogo straszyć, bo jak zaczynamy grę w rugby, to najpierw jest taka ograniczona forma kontaktu. Jak widzicie, na przykład zawodnik, który był do nas stojący z numerem 8 z Mazowi, ma kask. To jest miękki kask, który pierwotnie, jak zaczynały te kaski wchodzić jakieś 15 lat temu, miał chronić uszy. Bo kiedy zawodnicy składają się do tego młyna, wkładają te głowy między biodra, ja mam takie właśnie uszy, jak zapaśnicy, tak zwany kalafior się robił. No i żeby chronić te uszy, powstały te kaski, a potem one zostały rozbudowane i w dzisiejszych czasach niektórzy zawodnicy biegają w tych kaskach. Wy na pewno znacie taki kask z głowy Petra Czecha. To był kask ten pierwszy, który Petr Czech miał na głowie. To był właśnie kask wyprodukowany przez nowozelandzką firmę Candenberry. To był kask do rugby. Teraz on ma specjalny dla siebie. Rugbyści takie kaski mogą nosić, ale one są mięciutkie. Ale ja myślałem o ramionach. Tak, no to już dalej mówię. Co jeszcze rugbysta posiada? Oni naprawdę mają takie szerokie ramiona? Czy nie, nie. Mogą rugbyści jeszcze jedyne... No i teraz bardzo ładnie wykonany wrzut do auto i pierwsza tak zwana formacja to jest mol. Za piłka jest schowana u ostatniego zawodnika, ten, który miał numer 9. Wszyscy razem z nim związani, oni w ten sposób mogą zdobywać teren, a zawodnicy w niebieskich koszulkach, jak widzicie, muszą cofać się za nogi własnych kolegów i tylko od strony własnej drużyny mogą próbować zatrzymać przechodzący do przodu mol. To jest taka specjalna formacja, można zdobywać w ten sposób sporo metrów terenu. Natomiast wracając do ochraniaczy, zawodnicy mogą mieć na barkach ochraniacze miękkie z pianki, takie centymetrowe.
i niektórzy zawodnicy ich używają. I co poza tym mają? Tylko uchraniacz na zęby i nic więcej. To jest ta podstawowa różnica między rugby a futbolem. Jak rugbyści chcą być troszkę złośliwi dla futbolistów amerykańskich, to pokazują takie memy w internecie. Pełny ekwipunek futbolisty amerykańskiego i obok tylko ochraniacz na zęby. Taka jest różnica między rugby a futbolem amerykańskim. Teraz widzicie pełną formację autową, czyli 8 zawodników z jednej, 8 z drugiej. Piłka wrzucona w sam środek i znowu mol. No, koledzy z Mińska sami go zawalili. Przeszliśmy do kolejnej formacji, czyli tak zwanego raka. Kiedy piłka jest na ziemi, walka toczy się nad tymi zawodnikami. Przepychają się zawodnicy nad piłką po to, żeby ją odzyskać. No i myślę, że jesteśmy w dobrym momencie, Andrzeju, żeby zacząć krótki pokazowy mecz w rugby siedmioosobowym. Proszę o wyrozumiałość dla naszych kolegów z Mińska. To będzie dla nich ciężkie wyzwanie, bo po drugiej stronie boiska, no to już są zawodnicy, którzy szkolą się od małego, znają kulturę gry, znają zagrywki, grają na co dzień w Ekstralidze rugby. Tak jak powiedziałem, w sezonie 2013-14 zdobyli wicemistrzostwo Polski w rugby 15-osobowym. W siódemkach chyba też, Andrzej, mieliście medal, prawda? Dokładnie tak, Andrzej Kopyt doprowadził po Gąsiedzce do medalu w Mistrzostwach Polski, a tu jeszcze jakieś ekipy, to oddam głos na chwilę. Panie Robercie, może wykorzystamy chwilkę przerwy i dokonamy dekoracji trójboju i sztafety olimpijskiej. I za chwilkę będziemy mieli szansę oglądać mecz rugby. Natomiast ja jeszcze poprosił tu w międzyczasie pana Roberta, tutaj i piłkarze, i rugbyści, ale tak powiem szczerze, ja kiedyś paryżankę tak zwaną coś tam próbowałem. Natomiast ostatnio, jak miałem przyjemność obserwować ten mecz Polska-Belgia, to takie myśli, jak obserwujemy mecz piłki nożnej, to jak ktoś jest sfaulowany i udzielana jest mu pomoc, to cały stadion zamiera i wszyscy patrzą, co mu się biedakowi stało. I cała telewizja i kamery są skupione na tym jednym sfaulowanym zawodniku. Natomiast tutaj spojrzałem na rugbystę, całkiem został sam odrzucony, tylko jakiś ktoś do niego podbiegł, ktoś mu udzielił pomocy, natomiast gra toczyła się dalej i ferwor walki w ogóle nie był przerywany. No takie są zasady gry w rugby, że pomoc medyczna jest udzielana w trakcie gry, zawodnik, gra toczy się dalej. Jak powiedział to kiedyś słynny aktor krakowski Jan Nowicki, w piłce nożnej wszyscy udają, że boli, a w rugby wszyscy udają, że nie boli. Taka jest podstawowa różnica między tymi dwoma sportami, ale chłopców, oczywiście futbolistów, nie zamierzam tutaj obrażać, bo oczywiście uprawiają przepiękną, trudną też dyscyplinę. I bardzo często takie, że rugbyści nie umieją grać w piłkę, ale umieją grać w rugby. I każdy znajdzie swoje miejsce w każdym sporcie. Najważniejsze, żeby próbować. Czy lekkiej, czy piłki, czy rugby, siatkówki, koszykówki, nieważne. Dla każdego znajdzie się miejsce. Andrzej Kopyt na środku, tak jak powiedziałem, legenda polskiego rugby, wieloletni, najpierw kapitan reprezentacji Polski, jej zawodnik, potem trener tej reprezentacji. Z warszawskim AZS-em zdobył jako zawodnik i trener 15 tytułów mistrza Polski. Potem pracował m.in. w sochaczewskim Orkanie, grał też we Francji, w paryskim Stade Français. A od 3 miesięcy pracuje w Białymstoku, tam też powstała drużyna rugby. Podobny mają obyt do waszego. No i wczoraj zadebiutowała jego drużyna w meczu drugiej ligi. Wygrali 40 punktami z Chaosem Poznań. Duży potencjał. Mamy nadzieję, że niebawem podobne wyniki zacznie osiągać ekipa Mazowieckich Mazowiecki. Tutaj ja uśmiecham się do Andrzeja Kucia. Bez niego nie będzie tych sukcesów. Andrzej wie, o co chodzi oczywiście. Ale panie burmistrzu, to musi być działanie wspólne. Miasta i sponsorów. I wtedy będzie kolejna dyscyplina. Bardzo prosimy. No i zaczęło się. Z Mińska Mazowieckiego zaatakował z tak zwanej pozycji spalonej. Kiedy piłka jest na ziemi, zawodnicy nad nią walczą, tworzą się tak zwane linie spalonego. Wszyscy, którzy nie biorą udziału w tej walce, muszą... Ach, niewiele zabrakło, a to był bardzo dobry pomysł. Efektowny kop na skrzydło do zawodnika własnej drużyny i tak piłka odzyskana przez siedzeń. O, właśnie to jest ten moment. Jest walka nad piłką. I wszyscy, którzy nie brali udziału w tej walce, musieli się odsunąć za linię, która jest prostopadła do linii bocznych, a przechodzi przez ostatnie nogi tych, którzy walczyli. Tymczasem pierwsze przyłożenie w tym spotkaniu zdobywają siedlczanie. No inaczej być nie mogło. Koledzy w czarno-zielonych koszulkach, dla nich to jest pierwszy mecz w życiu pewnie. I jeszcze w tej chwili pewnie nie mogą równać się z ekipą tej klasy, co po Gąsiedzce. Wzięli państwo tak zwane podwyższenie z drop gola.
Normalnie w rugby 15-osobowym piłka jest kładziona na ziemię i kopana na bramkę. Jeśli zawodnik trafi, dodatkowe 2 punkty się zdobywa, bo przyłożenie to 5, podwyższenie to 2. Natomiast w siódemkach, żeby było szybciej, to po przyłożeniu kopie się z drop gola. W ten sam sposób można zdobywać punkty w każdym momencie gry. O, teraz też widzieliście drop gola, czyli piłka najpierw dotyka ziemi, a potem dopiero może być kopnięta. To, co teraz zrobił kolega z Mińska, to nie był błąd, bo zbił piłkę do tyłu, to było dobre zachowanie. Oczywiście najlepiej, jakby po prostu ją chwycił z powietrza. Ale jeszcze tego wszystkiego nie wiem. Zaczynają młodzi adepci z Mińska, no niecodzienne zagranie. Filar kopie, no ale kopy w rugby to też jest taki element taktyki, przesuwania gry bliżej pola punktowego rywala. O, i teraz no trochę zabawę tutaj koledzy z Siedlec chcieli pokazać, podanie za plecami, ale nieudane i będziemy mieli młyn dla ekipy miejskiej. W rugby 7-osobowym młyny są rozgrywane w okrojonym składzie po 3 zawodników, nie po 8, a po 3, ale też piłka jest rzucana między te dwie pierwsze linie, bo są tylko pierwsze linie, też jest walka o piłkę. No tutaj oczywiście tej walki pewnie nie będzie, umówią się na to, że chłopaki z Mińska po prostu wygrają ten rzut. Ja bym miał taką prośbę do kolegów z Mińska. Panowie, Leszku, zabierz swoją ekipę na bok, bo wy zasłaniacie tutaj widzom. Także troszeczkę z boku stańcie, chłopaki, dobra? O, a Leszek jak prawdziwy trener stanął przy samej linii, obserwuje swoją ekipę. No i pierwsza szansa niestety. Piłka zgubiona, ale gramy dalej. No nie, jednak trener Kopyt uznał, że nie będzie to pedagogiczne, jeśli puści taki poważny błąd. To nie jest takie proste złapać piłkę w pełnym biegu, zwłaszcza jak się zaczyna przygodę z rugby. Normalnie w 12-14 roku życia w Polsce zaczyna się grać w rugby, na świecie, we Francji, w Anglii, tam gdzie rugby jest najpopularniejsze, już 8-10-letnie dzieciaki zaczynają. My, tak jak wspomnieliśmy, ten program Rugby Tak, który pokazujemy w szkołach, on jest właśnie dedykowany dla dzieci ze szkół podstawowych, ale tam nie ma kontaktu, nie ma przewracania, tam jest to bieganie z piłką, a zamiast szarży, zamiast przewracania jest zrywanie szarf przyczepionych na rzepy do paska. Leszek Kopczyński od razu mi tutaj podpowiada, w poniedziałki o 20:00. Zapraszamy wszystkich chętnych na tym pięknym boisku. Będziecie mogli potrenować. Naprawdę ci chłopcy, zobaczycie, za pół roku oni już będą dużo lepszymi rugbystami. Zaczną grać w rozgrywkach w rugby 7-osobowym, w Pucharze Polski. Może się zgłosić każda drużyna i każdy, absolutnie każdy z was może spróbować swoich sił w rugby, bo jak widzicie, już w tej drużynie i w tej siedleckiej, no zobaczcie tego chłopaka z 15, no przecież on ma 1,70 m wzrostu i waży ze 70 kilo. Tyle? Spojrzał na mnie, zdenerwował się, pewnie z 80 waży. O właśnie, ale jest na pewno bardzo dobrym zawodnikiem. Wczoraj, w sobotę, na stadionie Polonii był pan dyrektor Mosiru, widział jednym z najgroźniejszych belgijskich zawodników, był filigranowy gracz z numerem 9, strasznie nam naprzykrzył się i spowodował, że tak naprawdę to przez niego przegraliśmy mecz, a był najmniejszy na boisku. Taki to jest właśnie sport, to rugby, że wielkie, silne, ciężkie chłopaki są potrzebni, zwłaszcza w odmianie 15-osobowej, a szybko biegacze potrzebni w każdej odmianie, bez nich nie da się grać. Spryt, odwaga, serce, inteligencja, to są najważniejsze cechy w rugby. Mięśnie, waga, siła, to są rzeczy drugorzędne. Ajajaj, no i teraz kolega z 9 troszeczkę tutaj nas zawiódł, miało być przyłożenie dla Pogoni. Sędzia uznał, że nie będziemy grali młyna. No brawo, tutaj ładna rozegrana akcja na skrzydle. I teraz element walki o piłkę po przewróceniu zawodnika na ziemi. Tak zwany rak. Zawodnik jest przewrócony, musi puścić piłkę. Ten, który nad nim stoi, właśnie, będzie rzut karny. Dlaczego? Zawodnik z ósemką przewrócił się na ziemię. Rywal z numerem 8 w niebieskiej koszulce stał nad nim i miał prawo podnosić piłkę, a ósemka zielony już nie mógł jej trzymać. Gdyby jego koledzy wsparli go, odepchnęli tego z ósemką w niebieskiej koszulce, mieliby prawo grać dalej piłki. Dlatego mówimy, że rugby to najbardziej zespołowy sport świata. Bo tu jeden człowiek, choćby nie wiem co, sam nie da rady. Bo co z tego, że wielki, silny ósemka
z Mińska-Mazowieckiego, przewrócony też przez wielkiego i silnego. Ale potem malutki może podjąć piłkę. Gdyby dwóch kolegów z Mińska go wsparło, przesunęło, odepchnęło tych zawodników w niebieskich koszulkach, gra toczyłaby się dalej dla Mińska. A ponieważ przytrzymał ją na ziemi ósemka zielony, a nie miał prawa tego robić, był rzut karny. Teraz aut. Można skakać, brawo, odzyskał Mińsk piłkę dla siebie. Szarża. O, proszę, podanie już w kontakcie, to już jest wyższa sztuka jazdy. Zawodnik Siedlecki, o ten, który teraz podaje piłkę z numerem 16, przewrócony na ziemię, zdołał oddać piłkę. To już jest, tak jak wspomniałem, trudniejsza troszkę historia. No i teraz też podanie tuż przed kontaktem, brawo. Jeśli chodzi o to, jak się zatrzymuje zawodnika w rugby. Widzicie teraz, o, bardzo klasyczna, prosta szarża, czyli gdzieś tam w kolana, w uda. Od linii barków, od tego miejsca w dół, w każdym miejscu można atakować zawodnika, nie wolno za szyję, nie wolno podcinać nogą, ale na przykład jak gonię rywala, mogę go podciąć ręką, to jest dopuszczalne. Normalnie to wszystko oczywiście toczy się 3 razy szybciej, na światowym poziomie 10 razy szybciej, agresja jest wtedy 10 razy mocniejsza. No i brawo, brawo, słuchajcie, pierwsze na tym boisku punkty dla Mazowii, Mińsk Mazowiecki. Ja sprawdzę na karteczce, jak się nazywa zdobywca punktów. Ale brawo, kochani, naprawdę, nagrodźcie ich brawami, uwierzcie mi, że to jest ciężka robota. A chłopak, który zdobył te punkty, Tomasz Biernacki się nazywa. Gratulujemy, Tomku. Zmiany lotne. Jak? Jednak... Jacek Prońko, to ja mam tutaj źle napisane. Kierowniku. A, bo to chyba Aventa Siedce, przepraszam. Kierownik. Maciej Prońko, tak. I jeszcze udane podwyższenie, a więc mamy remis 7-7. Krystian Kopczyński, syn Leszka Kopczyńskiego, kopał. Mamy zmianę stron. No i proszę, bardzo są, jakby to powiedzieć, gościnni goście. Będziemy mieli wręczenie nagród teraz, w przerwie. Drodzy rugbyści, sekundka przerwy, dosłownie 2-5 minut. Udekorujemy naszych lekkoatletów. Trzecie zajęła zawodniczka Gimnazjum Miejskiego nr 3, Michalina Wocial. Zapraszamy. Miejsce drugie to również zawodniczka Gimnazjum Miejskiego nr 3, Wiktoria Marchaj. I miejsce pierwsze, strzelec Zuzanna, również Gimnazjum Miejskie nr 3. Brawo! Brawo. Brawo! Sumaryczne podsumowanie się tego. No i historyczny, złoty medal. Pierwszy raz na tym stadionie. Kochani, to są historyczne pierwsze medale wręczone na tym stadionie. Jak będziecie już w naszym wieku i będziecie miały własne dzieci, to będziecie mogli się pochwalić. Słuchaj, synuś, córeczko, mama jako pierwsza na tej bieżni odebrała medal. Brązowy, srebrny medal. Jeszcze raz gorąco gratulujemy. Dziękujemy bardzo i poprosimy teraz mężczyzn, chłopców, młodzież, dzieci, jak kto woli. Natomiast trzecie miejsce zajął zawodnik Gimnazjum Miejskiego nr 3, Jakub Kretowicz. Brawo. Miejsce drugie również zawodnik Gimnazjum Miejskiego nr 3, Jakub Cacko. I miejsce pierwsze, zespół szkół miejskich nr 1, Mateusz Grudziński. Mateusz Grudziński, zespół szkół miejskich nr 1. Zastępca Mateusza Grudzińskiego, pani Edyta Konikowska, trener drużyny. Panowie,
naszymi zawodnikami. Przedstawię Państwu klasyfikację generalną. Miejsce piąte zajął zespół szkół salezjańskich. Zapraszam przedstawiciela po odebranie dyplomu. Miejsce czwarte gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. A na podium znalazły się drużyny. Miejsce trzecie gimnazjum miejskie numer 2. Miejsce drugie zespół szkół miejskich numer 1. I miejsce pierwsze, gimnazjum miejskie numer 3. Miejsce piąte tutaj, proszę, reprezentanci. Wszyscy? Miejsce czwarte, czyli przypominam, jest to klasyfikacja rozwoju lekka zagranicznego o puchar burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki. Przypomnę, miejsce trzecie gimnazjum miejskie numer 2, miejsce drugie gimnazjum miejskie numer 1 i miejsce pierwsze gimnazjum miejskie numer 3. Gimnazjum numer 2 w trzecim miejscu. Ogólna, chłopczyk też może stanąć, proszę bardzo, puchar. Chłopcy czy dziewczęta? A, bo to jest... Jest to oczywiście klasyfikacja ogólna, tak jak wspomnieliśmy. Szanowni Państwo, przed chwilą nagrodziliśmy indywidualnie dziewczęta, potem indywidualnie chłopców, a teraz nagradzamy grupowo szkoły. Gratuluję serdecznie. Tak jak mówiłam, trójbój lekkoatletyczny odbył się pod skrzydłami pana burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki, pana Marcina Kubowskiego. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło. Dziękuję serdecznie. Teraz przejdziemy do sztafety. Jest mi niezmiernie miło zaprosić pana Tomasza Bernata, prezesa Gardenia Sport, do wręczenia ufundowanych przez siebie nagród tym, którzy dzisiaj zmagali się w sztafecie. Pani Karolinko, proszę odczytać wyniki sztafety. Pana burmistrza oczywiście również zapraszam do pozostania z nami. Sztafeta olimpijska, miejsce piąte. Zapraszam przedstawiciela gimnazjum miejskiego numer 2. Jest to oczywiście klasyfikacja ogólna, także zapraszam przedstawiciela gimnazjum miejskiego numer 2. Miejsce czwarte jest to zespół szkół salezjańskich. Na miejsce trzecie zapraszam gimnazjum i liceum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. Miejsce drugie to gimnazjum numer 3, zaś miejsce pierwsze to gimnazjum miejskie numer 1. Idę do was, ty ja. Ja. Jest to do mnie. A teraz to pociecie. Miejsce czwarte, przypominam, zespół szkół salezjańskich, miejsce piąte, gimnazjum numer 2. Ale on ma miejsce czwarte, przypominam, gimnazjum salezjańskie, miejsce piąte, gimnazjum miejskie numer 2. Dwójka.
A miejsce piąte? Miejsce trzecie gimnazjum i liceum ogólnokształcące imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. Jest to oczywiście klasyfikacja ogólna, zaraz będzie klasyfikacja oddzielnie kobiety i oddzielnie mężczyzn. Ale nie, to jest głos. Moi drodzy, już tutaj wyjaśniamy. To jest jednocześnie na czwartym piątku. Nie, okazało się, że jeden dyplom jeszcze. Serdecznie Wam dziękuję, ale proszę tu pozostać przy wejściu, bo zaraz będziemy odczytywać indywidualne wyniki sztafety dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt trzecie miejsce zajęło gimnazjum miejskie numer 3. Zapraszam dziewczyny w składzie następującym. Amelia Śpiewak, Magdalena Kruk, Karolina Jania, Zuzanna Strzelec. Zapraszamy na zajęcia trzeciej lokaty. Drugą lokatę zajęło gimnazjum salezjańskie w składzie następującym. Kuć Angelika, Julia Konowrocka, Nowak Olga i Litawa Martyna. I miejsce pierwsze w kategorii dziewcząt zajęły dziewczęta z gimnazjum miejskiego numer 1, czyli Izabela Wiercioch, Zuzanna Banasiewicz, Daria Saganowska i Aleksandra Smuga. Jeszcze tylko jedna kategoria, to takie ogłoszenie dla naszych kolegów, którzy się tam już niecierpliwią, ale wszyscy muszą dzisiaj odebrać swoje nagrody. Fotoreporterów. Tradycyjnie po każdej dekoracji dziękujemy Wam dziewczęta i teraz zaprosimy chłopców. Trzecią lokatę zajęli reprezentanci gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej w składzie następującym: Dominik Dźwigała, Karol Górski, Gregor Organistyn i trzecia Mateusz. Miejsce drugie zajęli reprezentanci gimnazjum miejskiego numer 3. To jest Gawryluk Mateusz, Kretowicz Jakub, Ostrowski Karol i Pijałek Krystian. Zaś miejsce pierwsze zajęli reprezentanci gimnazjum miejskiego numer 1. Gimnazjum miejskie numer 1 i to są panowie Michał Bieleński, Jakub Teodorski, Jan Korzuk i Grodziński Mateusz. W poniedziałek o 20:00 panowie meldujecie się tutaj. Każdy z Was może zacząć swoją przygodę z rugby. Także.
przypomnę, że nagrody ufundowała firma Gardenia Sport. Serdecznie dziękujemy panu prezesowi za osobiste ich wręczenie i za ufundowanie upominków dla młodzieży. Firma Gardenia była także sponsorem reprezentacji Polski przez cały 2015 rok. Reprezentacji Polski w Rupie. A tam już chłopaki mogą się szykować, bo to już była ostatnia kategoria, także za chwilę zaczynamy, wznawiamy nasz mecz, krótka rozgrzewka właśnie. Chłopaki z Siedlec powiedzieli, że teraz będzie na poważnie. Zobaczymy, czy będzie na poważnie. Więc chłopaki z Mińska muszą teraz mocno się postawić. To będę miał na mecz. Thank you.